Urodziłem się w Żywcu, byłem we Wrocławiu święcony w 71 roku. Potem byłem wikarym 12 lat, 11 lat w Lublinie, w Ruchu Światło Życie na pełnym etacie i 18 lat w Italii. Wróciłem tutaj przed 2 laty, zdobywszy pewną wiedzę i dopiero od 2 lat zaczynam pracować. Po 50 latach studiowania zagadnień życia z Jezusem. Dlatego to, co tutaj Wam głosimy, to nie są jakieś domniemane myśli, tylko jest to życie boskie, które musi Cię przeszyć do głębi. Do głębi. Witamy Was serdecznie. A więc, kochani, dzisiaj, ponieważ jest taki dzień piękny, wyzwolenia, niewątpliwie wiecie, że będę mówił o prawdziwej koncepcji wyzwolenia, abyś ją miała w jednym paluszku. I wyjdę od Jana, od rozdziału 8, wiersz 32. Przeczytam Wam go, abyście najpierw samego Jezusa usłyszeli. Uwaga! Jezus powiedział: jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Otóż wszyscy znacie dobrze historię i chyba nikt nie poniósł tyle ofiar w imię wolności, co nasz polski naród. To jest niesamowite. Tylko niektórzy badacze mówią, że w czasie ostatniej, II wojny światowej zginęło 26 milionów Polaków. Zagubionych, poległych i tak dalej. To jest niesamowity dar w imię wolności. Mówię Ci o tym dlatego, abyś Ty zrozumiała, że teraz Ty dasz o wiele więcej, jak poznasz prawdziwą koncepcję wolności. Bo nie może być dwóch koncepcji wolności. Dlatego właśnie Jezus mówi Ci tak, że ja jestem wolnością, czyli ten, kto ma w pełni Jezusa, jest to bardzo proste, kto ma w pełni Jezusa, kto zjadł całą Biblię, jest wolny, bo Jezus jest człowiekiem naprawdę wolnym. Kto nie ma całego Jezusa, jest jeszcze niewolnikiem pewnych grzechów, niewątpliwie. Się z tym zgadzacie. Natomiast kto ma całego Jezusa i idzie cały czas za Nim Jego drogą, a drogą to są kartki Pisma Świętego, to ten człowiek może osiągnąć wolność. Wobec tego, od czego zaczyna się moja wolność? Ktoś się spyta, czy ja już to mam, chociaż w stadium początkowym? Macie to wszyscy, bo pewnego dnia napełnieni Duchem Świętym Twoi rodzice zaprowadzili Cię do kościoła i dali Ci taki mały powiew Ducha Świętego na miarę 8 dni życia i powiedziałaś, jako dojrzała osoba na miarę 8 dni życia, powiedziałaś: ja chcę być ochrzczona. I to jest pełny, dojrzały akt dziecka 8-dniowego. Bo psychologia dzisiaj mówi jasno, że dojrzały jest każdy człowiek, który na swoim etapie rozwoju maksymalnie oddaje się na rzecz dobra. A więc to dziecko tak się właśnie oddało, aby przyjąć dobro. Dało się ochrzcić. O. I życie boskie zaczyna kiełkować w tym organizmie ludzkiego istnienia. I odtąd to dziecko na miarę 8 dni na pewno jest absolutnie wolne. Dopiero potem zaczyna się komplikowanie, skomplikowane różne sytuacje i człowiek nie wie, co robić. Ale to nie może być tu u was, żebyście wy nie wiedzieli, co macie robić.
i chcę Wam to właśnie przybliżyć. A więc pierwszy absolutny moment to jest ten właśnie moment ośmiu. Problem jest taki, że Ty jesteś między młotem i kowadłem. Nie wiesz, co zrobić, bo przez Twoje życie przebiega czerwona granica i widzisz dwie siły działające wszędzie. To jest siła panów, którzy nie chcą oddać władzy, i grupa niewolników. I na przykład w IV wieku po narodzeniu Jezusa, wiadomo, że upadło Imperium Rzymskie i nareszcie niewolnicy stali się panami, a panowie stali się niewolnikami. I tak jest zawsze. Gdziekolwiek byś położyła oczy na jakąkolwiek datę historii, zawsze, choćby weźmy ostatnią rewolucję w Rosji, niewolnicy, strasznie uciskany naród, został narodem panów. I niewolnicy stali się właśnie tymi, którzy nareszcie dyktują wszystko to, co słyszymy na oczy i widzimy. A panowie stali się niewolnikami, zostali pozbawieni życia, albo zostali po prostu udręczeni w różny sposób. I to jest koncepcja, która donikąd prowadzi, bo ona rodzi rany, problemy wielkie. Ale niestety, jak człowiek nie zna prawdziwej koncepcji, to się pozwala nieraz wciągnąć w ten wir. A może i ja też będę jakoś po którejś stronie. I pewnie, że życie nie znosi próżni. Dlatego to nie jest złe, że ktoś się czuje po tej czy po tamtej stronie. Bo dopóki nie przyjmiesz koncepcji najlepszej, to trochę się czujesz wciągnięty. Mi też się wydawało, jak miałem lat 18, że winę za biedę w Polsce ponosi Związek Radziecki. I byłem przekonany, że trzeba obalić ten system. No bo po prostu, bo byłem tak wychowywany. I mówiłem do Boga ciągle, że Panie Boże, to po prostu dlaczego tak źle jest? Dlaczego są takie problemy w Polsce? Na pewno to jest winien Breżniew albo jeszcze inny, wcześniejszy czy późniejszy dyktator. A Bóg mówi, Janie, żaden z tych problemów nie jest problemem. A kto jest problemem? Ty jesteś problemem, bo Ty wywyższasz ciągle siły, które są ślepe. I to są siły ślepe. Bo walka klas to jest zawsze, ma więcej ślepoty niż jakiegoś rozumu. Prowadzi do nienawiści. Wobec tego, co robi Jezus? Jezus w tobie nigdy po pierwsze nie może być przeciwko człowiekowi, tylko my jesteśmy przeciwko duchowi złemu, przeciwko kłamstwu, przeciwko nieprawości, krzywdzie. Ale nigdy nie przeciwko człowiekowi. Stąd na przykład, gdyby ona powiedziała mi teraz, że ja mam zielone buty, to ja nie powiem jej, że wiesz, wygłupiasz się, nie masz rad, tylko powiem jej, że to zdanie mi się nie podoba. I widzicie, tu już jest różnica. Wtedy ja nie atakuję osoby, tylko ja atakuję zdanie. I właśnie jak chcesz już sobie poradzić z tymi takimi właśnie jeszcze ludzkimi tarciami, nigdy nie atakuj człowieka, tylko ona jest biedna, bo została naciśnięta przez ducha złego i występuje przeciwko mnie całemu, krytykując moje buty. Zamiast powiedzieć, że tylko skóra jest niewłaściwa, to jednak atak idzie na całą osobę, bo pochodzi ze złego duszka. I dlatego Jezus mówi, słuchajcie, cała walka to się odgrywa w świecie duchów, a nie w świecie słów, nie w świecie waszych rąk, tylko w świecie duchów. I Jezus właśnie jest Bogiem i On właśnie jako Bóg walczy. I kto chce uzyskać wolność, musi wziąć do walki Jezusa. Świadomie. Jezusa. Tylko Jezus ci da wyzwolenie.
Jakikolwiek masz problem, czy to ze wstawaniem rano o 5 do pracy, czy z jedzeniem czegoś, czy z punktualnością, pamiętaj, że to jest walka między siłami zła i siłami dobra. Nawet nauka języka angielskiego dla katolika to jest walka, czy diabeł ci pozwoli obrócić następną kartkę, abyś się nauczyła nowych zdań czy słów. Ale dla poganina to na pewno nie jest problemem, bo diabeł pomaga poganom uczyć się języków obcych, bo to są jego ludzie. Ale katolikom przeszkadza w uczeniu się języków obcych. A więc Jezus nigdy nie staje przeciwko żadnej strukturze, bo wszędzie te struktury, tylko to jest po prostu zapasowe koło, bo jakiś system musi być, póki ty nie będziesz świadoma tego, co teraz powiem. A więc Jezus jest zawsze za prawdą, za tym, żebyś ty na przykład zaczęła być wolna i z radością powiedziała: Jezu, ja cię przyjmuję i dzisiaj, chociaż mam 38 lat, i jeszcze raz odnawiam mój chrzest, bo tyle razy żegnasz się wodą święconą i nawet nie wiesz po co. Po to, żebyś jak gdyby maksymalnie dzisiaj, na miarę twoich 38 lat, z jeszcze większą siłą powiedziała: Jezu, potężnie działaj we mnie jak silnik w moim samochodzie, abym cię czuła, że ty mnie ku czemuś prowadzisz, ku następnej wartości. I dlatego właśnie wolność to jest działanie Jezusa w twoim życiu. Gdzie on działa, pytam się ciebie. A więc pierwszym działaniem to jest to, że nareszcie poczujesz się kochana. Jak tego działania nie czujesz, trzeba o to prosić, abyś go odczuła. Jak to mogę być kochana, jak tutaj w tej sali jest zimno? No właśnie o to chodzi, że jak zrozumiesz to, że Pan Bóg cię kocha przez te 38 minut siedzenia w zimnym lokalu, to rozumiesz naprawdę, że jesteś wolna, że Jezus ma kontrolę nad tym, jaka tu ma być temperatura. Jak tego nie zrozumiesz, jesteś niewolnicą tego przypadku, że ktoś tej sali nie ogrzał. I po prostu tylko się będziesz denerwować, będziesz tylko tutaj siedzieć skurczona, zmęczona, zniszczona i do widzenia. I nie rozumiesz nic z wolności. Jak gdyby Jezusa nie było w twoim ciele zmarzniętym. On właśnie wie, że jakaś jest logika w tym, że my tutaj teraz siedzimy. Powiem ci, jaka logika. A taka, że my was wychowujemy na wielkich, mądrych liderów. Taka jest tego logika. Bo jakby to było cieplutko, tu byłby jakiś jeszcze wentylatorek cieplutki, byś to miała takie fajne wachlarze jeszcze i kaweczkę popijała, i czekoladkę, i francuskie ciasto. To co by z was wyrosło? To takim liderem by każdy chciał być. Każdy. Ale Jezus, widzisz, wypróbowuje ciebie. Czy mnie rozumiesz, że ja jestem w stanie wynagrodzić ci to, że siedzisz w tej zimnej sali? Jak to rozumiesz, to rozumiesz to, że to jest dzień, który cię prowadzi do wyzwolenia. Bo zawsze potem wyjdziesz z tej sali, będziesz szła przez ciemną ulicę i na nowo zrozumiesz, że ja, Jezus, jestem twoją gwarancją, że ci się nic w życiu nie stanie. A nawet jak się przeziębisz, dam ci potem serce lwa. Będziesz miała takie serce jak lew. Dam ci wątrobę z wieloryba, będziesz taka zdrowa. I właśnie to jest, widzisz, wyzwolenie. Natomiast w religii hinduistycznej wyzwolenie polega na tym, żeby stawać się coraz to mniejszym, dlatego Budda umiera jak takie małe dziecko, 14-centymetrowe w łonie matki, bo ma musi mieć mniej ciałka, aby go było trudniej trafić, aby go te plotki światowe nie trafiły. I u niego wyzwolenie to jest mieć malutką tarczę swojego życia, dlatego on się zwija, Budda, i umiera zwinięty. A Jezus jako wolny
realizuje wolność przez to, że idzie i zwycięża wszelkie trudności. O, aż po krzyż. A więc Jezus więc nie patrzy się ani na prawo, ani na lewo, tylko się patrzy na to, czy jest w nim cała prawda o życiu. I teraz on w tobie pragnie tylko i wyłącznie zrobić dzisiaj krok w prawdę, jak w błoto. Co to jest za krok? Mówię jeszcze raz. Liderów silnych nie wychowamy nigdy, jak oni nie będą umieli sobie poradzić z zimnem w danej sytuacji. Nie będziemy tego lekceważyć, jaka tu jest temperatura. Ale jak tak się już zdarzyło, musimy to zrozumieć, że jesteśmy zwycięzcami. I jak zwyciężymy i wejdziemy w miłości, w mocy w tę chwilę, naprawdę Jezus nas będzie wyzwalał z każdego następnego problemu. A więc, potem powoli, całe wasze życie się składa z jednej tylko rzeczy, że tutaj do tej sali doprowadziła was historia 40-70 lat życia, w którym to ty przeszłaś po, powiedzmy, 800 kryzysach, jak po wodzie, i nie załamałaś się, i tu jesteś w tej sali. I to jest właśnie twoje wyzwolenie. Tutaj nieobecne osoby nie mogły sobie poradzić z kryzysami. Dlatego traktują Pana Boga tylko tak, jak im się to wydaje, że powinni Go traktować. A wy traktujecie Pana Boga tak, jak Pan Bóg tego chce. I dlatego was kryzysy wyrzuciły aż w tej sali dzisiaj. Nie ma innego wyjścia. Mnie kryzysy wyrzuciły przez RPA aż do Witkowa i wiem, że to Jezus tutaj doprowadził mnie do takiej konkretnej rzeczywistości. Następnie. Bóg następnie potem chce, żeby się Jezus mógł w tobie modlić z rękami do góry troszeczkę, żebyście po prostu nie byli jak aptekarze, którzy Panu Bogu wydzielają tyle modlitwy, ile się wam podoba. I jak przestaniesz być aptekarzem, nareszcie jesteś człowiekiem wolnym w następnej kategorii twojego życia. Potem przyjdzie następna kategoria, następna, i tak powiesz powoli, że dzięki Bogu nie chciało się mi w ogóle prowadzić kręgu biblijnego, ale Bóg mnie wyzwolił z tego sprzeciwu duchowego, bo on ma duchową naturę, bo duch wie, że jak będziesz czytać Pismo Święte, to będziesz posiadać to, co czytasz. Dlatego są takie okropne trudności. I powoli Jezus proponuje przyjęcie Jego jako Pana i Zbawiciela i dla prawicy, i dla lewicy. Oczywiście wiecie, że to jest termin biblijny. Prawica i lewica bierze się z Pisma Świętego. Prawica jest symbolem ludzi niby dobrych, lewica symbolem ludzi złych. Ale ostatecznie wy musicie mieć jasny obraz, co to jest naprawdę ten człowiek dobry. A więc mówię ci jeszcze raz, że człowiek dobry to nie jest ten stan dzisiejszy, jaki widzisz. Ten stan dzisiejszy doskonale znacie, ale to nie są jeszcze kryteria wyzwolenia. Mówię ci jeszcze raz, że na pewnym etapie, jak ty założysz krąg biblijny, będziesz Jezusa całować przez kartki Pisma Świętego w nogi, będziesz Go dokładnie trzymać w swoich rękach i następnie jak założysz 33 kręgi, to nareszcie wyzwolisz na razie tylko 33 domów z ciemnoty, z nieznajomości Jezusa. I po prostu wyzwolenie osiągnie na razie obszar twoich 33 mieszkań w bloku. I jak te osoby się z Jezusem nie zjednoczą w znaku twojej osoby, że ty im proponowałaś te 33 kręgi, to jaka to może być dalsza wolność naszego narodu, jak ty nie zdobędziesz sobie 33 przyjaciół w bloku? To gdzie to nastąpi to przebudzenie narodu, żeby Polak mógł kochać Polaka?
jak nie będziesz ty tego doświadczać, przez to, że naprawdę stworzycie wspólnotę tych właśnie 33 kręgów. I tu właśnie my mamy prawdziwe kryteria wyzwolenia. Jak kogoś Pan Bóg nie wyzwoli w Twoim bloku, żeby się mu chciało przyjść najpierw do Ciebie na krąg biblijny, kochani, oni będą niewolnikami telewizji i niewolnikami swoich poglądów. I to jest, wiecie, prosta droga. My taką drogę głosimy. Dlatego na krąg biblijny ma przyjść każdy, kto po prostu chce przez Jezusa być prowadzonym. I właśnie Jezus stworzy małą wspólnotkę w Twoim bloku, na Twojej ulicy. I to będzie znak widzialny, że ci ludzie są przez Jezusa wyzwalani, bo się spotykają, bo zostawiają patrzenie się na to, co ich różni, ale nareszcie patrzą na to, że ich Jezus połączył. A więc Jezus, widzisz, łączy prawicę i lewicę w jeden worek kochających Pismo Święte. Jak ktoś nie ukocha Ewangelii, to jak potem może ukochać brata, o którym pisze Ewangelia? A potem nasze spotkanie jest spotkaniem liderów kręgów biblijnych. I jak może potem naród być lepszy, jak my nie będziemy dla siebie bardziej życzliwi i nie będziemy mieli wspólnego programu wyzwolenia nas dalej z następnych jeszcze zniewoleń. I teraz zobaczcie, co się będzie działo dalej. Otóż złamiemy najpierw pierwszy fatalny sposób myślenia, że wolnym być to znaczy być niezależnym od nikogo i od niczego. Polega to na tym, że człowiek nie cierpi powiedzenia, że tego mi nie wolno, tamtego mi nie wolno. I ten człowiek się czuje zniewolony tym, że czegoś nie może. I wolność u tych ludzi tylko do jednego zmierza, aby być nareszcie niezależnym. I to się nazywa swawola, widzisz? Nasze dzieci nie chodzą do kościoła, to są po prostu przykładem idealnym swawoli. Robią to, na co mają ochotę. Natomiast człowiek wolny to jest człowiek, który jest zależny. Ale tylko i wyłącznie masz być zależna od tego, co ci Jezus każe robić. Nie, że tak ksiądz Jan uczy, tylko wy macie zrobić małe kroki w kierunku waszego wyzwolenia przez to, że ja będę pełnić wolę Jezusa. I tylko wtedy możemy stać się, kochani, wspólnotą. Jakby to było tylko moją wolą, to lepiej, żebym poszedł sobie na emeryturę już dawno. Ale pokazuję wam, że Jezus na was obecny, On chce być głoszony w domu rodzinnym. Jezus chce być tam po prostu kimś, kogo się słucha. A ty wiesz sama, kogo się słucha w twoim domu. I dlatego właśnie Chrystus mówi, że nie swawola, ale właśnie moja wola jest twoją wolnością. Bo nie ma po prostu absolutu jakiejś wolności. Zawsze czegoś pragniesz. Zawsze. Zawsze wasze dzieci czegoś pragną. Następnie ten, kto nie zna Jezusa, popełnia jeszcze drugą taki błąd. A więc na przykład boi się egzaminów, boi się matury, boi się prawa jazdy, boi się podjąć pracę jakąś odpowiedzialną. I żeby uniknąć tego uczucia fatalnego, robi wszystko, żeby tego niepokoju się pozbyć. Muszę iść do pracy, muszę troszczyć się o dzieci. I dlatego jest powiedzenie, na frasunek dobry trunek.
I to jest, widzisz, masowe uciekanie od odpowiedzialności. Natomiast my na frasunek mamy Chrystusa, który nam pomoże zrozumieć, że czeka mnie teraz nowa rzeczywistość piękna i ja od niej nie chcę uciekać. I na frasunek nie muszę mieć tego, co mówi świat, tylko mam Jezusa. I On będzie wam dawał coraz to większą odpowiedzialność wam. Nie będziecie jak świat uchylali się od odpowiedzialności, ale właśnie świadomie będziecie podejmować coraz to piękniejsze obowiązki. Widzisz? I Jezus ci powie, słuchaj, weź moje jarzmo na siebie, Gosia. Weź najpierw Biblię do ręki, a potem ja ci dam jeszcze 10 osób na twój krąg. I właśnie to jest wolność. A więc wolność to jest sztuka gromadzenia ludzi wokół Jezusa. I potem z biegiem czasu nie tylko się to skończy na tym, że założysz 33 kręgi. Potem na przykład Jezus cię może tak uwolnić, że na przykład założysz szkołę podstawową. Zamiast narzekać, że jest źle, Jezus cię może wyzwolić z wszelkiego trudu przed założeniem szkoły podstawowej, charyzmatycznej. Albo nawet założysz telewizję niezależną. Jezus cię wyzwoli z wszelkiego trudu. Potrzebujesz na przykład nawet naprawić chodnik. Jezus ci da taką firmę budowlaną, że wygrasz przetarg na każdą robotę w dziedzinie naprawy naszego miasta. I widzisz, nasza wolność nie tylko sięga po te granice, żeby się dobrze czuć tutaj w tej sali, ale musi nasza wolność obejmować wszystkie dziedziny życia zniewolone, nieprawidłowo funkcjonujące. Ale dotychczas, pamiętaj, na tym etapie, zanim jeszcze założysz 33 kręgi i będziecie się modlić w gronie tych 33 kręgów, to na razie jeszcze wiele dziedzin życia musi być owładniętych w myśl powiedzenia Gałczyńskiego, którego teraz ci zacytuję. Posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru. Jeżeli ją stracę, kto mnie przyjmie? Kto mi da jeść? Serafim, cherub? A więc na razie jedzenie musisz kupować u obcej tobie osoby. Na razie, bo kto ci da jeść? Serafim, cherub, czyli Heniu Krzosek albo ja? Nie. Na razie wam dajemy Chrystusa takiego, jaki może w was aktualnie żyć. Po czym to poznamy, jakiego wam dajemy Jezusa? Że widzimy to po waszych owocach. Że z biegiem czasu wszyscy założycie krąg biblijny. Że z biegiem czasu wszyscy się będziecie modlić o 10 osób w bloku, aby się nawróciły i przyszły do mnie na krąg. I to jest droga do wyzwolenia, bo Jezus ich wyzwoli. Jezus. Najpierw tą dziesiątkę twoich przyjaciół Jezus nauczy kochać, nauczy mówić prawdy, nauczy wznosić ręce do Boga, a szczególnie ich po prostu uzdolni, żeby przychodziły również na nasze spotkanie. I tak powoli, powoli, kochani, zobaczymy jeszcze jedną piękną tajemnicę. Że nie będzie nigdy u was takiego myślenia, że jadę na przykład teraz, powiedzmy, do Warszawy. No i po prostu załączyłeś sobie GPS. No i GPS ci mówi teraz, skręć w lewo. A ty mówisz, ja, Małgorzata, jestem wolnym człowiekiem, nie będę skręcała w lewo, pojadę w prawo. Widzisz? Śmieszny przykład, ale jakże wymowny, że człowiek nie chce się podporządkować i będzie po prostu jechał w prawo. Ale znaki drogowe są dla twojego dobra. I pomyśl sobie, że Biblia jest takim właśnie podręcznikiem prawa jazdy.
I ona ci będzie mówiła potem powoli przez liderów, skręć w prawo, jednak jedź w prawo. I co ty zrobisz? Zobaczysz teraz tutaj kierowców, jak my jeździmy, jak my się zachowujemy w danej dziedzinie. Podam wam przykład. Byłbym człowiekiem pożałowania godnym, gdyby na stronie 325 naszych przepisów ruchu drogowego nie było tam jasnych wskazówek, jak się zachowuje człowiek wolny na weselach. Pomijam oczywiście osoby specjalnej troski, specjalnego obdarowania, które nie piją wcale. Oni mają specjalne prawa u Pana Boga. Wiecie, o kim mówię? O takich osobach jak Heniu, który wcale tym się nie obrazi. To są osoby o specjalnych prawach, jak gdyby kierowcy wozów bojowych Straży Pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Oni mogą jechać na czerwonych światłach. Ale masa milionów ludzi, jaki im zaproponujesz sposób wyzwolenia z problemów nadużywania alkoholu? I tu macie teraz przykład, jak powoli Jezus w tobie będzie cię oświecał od wewnątrz, abyś zrozumiała, że wszystko można wyzwolić. Wszystko. A więc, ja teraz robię po prostu imieniny swoje. Mam tutaj taką grupę, jak tutaj teraz widzę, 29 ludzi. Rozdajemy, Wiesia rozdaje ładne kieliszki. Marzena przynosi dobre włoskie wino. I najpierw Wiesia mi nalewa pół, zawsze połowę i wszystkim nalewa połowę i każdy patrzy się na to, ile ksiądz Jan pije. Nie ma żadnego tam podlewania pod stołem, jak na weselach, tylko wszyscy piją, patrząc się na autorytet przy stole. Nie ma żadnego podpijania w bufecie, ani przed blokiem, ani w ubikacji, ani w spiżarce, tylko pijemy wszyscy oficjalnie i wódkę się pije tylko wtedy, jak się spożywa posiłki. I tyle, ile pije teokratyczny lider odpowiedzialny za wesela czy za imieniny. I każdy wie, że wygrywamy dwie rzeczy. Nareszcie się ktoś poczuje świadomy, że na każdym spotkaniu musi być lider wyznaczony, gospodarz. I ty masz to zrozumieć. Na pewnym etapie zabierzesz się za to zniewolenie Polski. Nie dzisiaj jeszcze, bo cię wyśmieją. Ale przyjdzie, widzisz, czas. No bo inaczej to jaki masz program wyzwolenia, pytam się ciebie, w XXI wieku? Ja to oglądałem, pamiętaj, ponad 50 lat ten problem. I w świecie tylko ten jest idealny, bo on łączy dwie kłócące się połówki. Nie pijących wcale i pijących dużo. I ci pijący dużo powiedzą, no to jest jakieś wyjście środkowe, bo musimy uważać i trzymać się przepisów ruchu drogowego. I właśnie każdą dziedzinę tak można wyzwolić. Wobec tego teraz, jak ksiądz proponuje wyzwolić nasz naród z korupcji? Prosta rzecz. Jeżeli ty chcesz dyktować komuś, żeby kogoś opuścił demon korupcji i kradzieży pieniędzy polskich, to ty najpierw sama się naucz spłacić uczciwie podatki. Jest to tylko problem w tobie. I jak ty się z tym uporasz, że będziesz, tak jak kiedyś Pan Bóg, brzmi takiego kolegę, tego w takiej sali jak ta, i on, jako jedyny taksówkarz w Hamburgu, jak dostawał napiwki, miał taką dużą puszkę niemiecką koło siebie w Mercedesie po prawej ręce, taką dużą puchę, i potem poszedł z tym do banku, tam to wrzucili takiego automatu, automat zawyrczał i mu wydrukował 220 marek. I poszedł z tym do wydziału finansowego i mówi, że on dostał tyle napiwków i pyta się pani w kasie, ile się należy za to podatku.
A ta pani takie oczy gałe, ja takiego nie mam w ogóle paragrafu, nie wiem jak pana tutaj to obliczyć. Widzisz, to jest wyzwolenie. My musimy sami być uczciwi, sami. I jak ty będziesz uczciwa w dziedzinie podatków, będziesz uczciwie też pracowała w twojej firmie, to jest prawdą, że praca w Tesco za 1200 zł to nie jest błogosławieństwo, tylko to jest droga do błogosławieństwa. I jak Pan Bóg zobaczy, że taka Bożena jest uczciwa, potem Bożena urodzi 33 Bożeny uczciwe, potem one urodzą też po 33 Bożeny, powoli będzie nas 1000, 5000, którzy będą dokładni. To pytam się, kto kiedyś będzie przez Boga obdarowany, żeby być ministrem? Właśnie takie osoby, które mimo, że żyły w ciężkich czasach, prawie że wojennych, ale płaciły podatek, to ci mają serce niezłomne i one, te serca niezłomne, będą rządzić krajem. Nie ma, kochani, innego wyjścia. My musimy zacząć od siebie, a szczególnie tu chodzi o to, żebyście wy hojnie Pana Boga uczcili swoimi ofiarami, bo to też jest kolejny paragraf. Ale Wam pokazuje, widzicie, że jest wyjście, że Bóg się wstawiać będzie za nami, jak my będziemy uczciwi w tej dziedzinie. Praca potem porządki w domu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego widzicie, ja w domu Witkowie zmywam naczynia zawsze z moimi braćmi razem. Bo jakże oni się mogą czuć wyzwoleni, jak nie zobaczą, że mnie w ogóle mycie garnków nie przeraża. To musi być człowiek Chrystus wolny, który pokaże, że mnie to nie przeraża. I dlatego właśnie Jezus jest genialny dla mnie, bo On wszystko robił w sposób wolny. Dlatego urodził się, gdy miał pierwszy dzień urodzenia, tak jak ty. Potem miał drugi dzień urodzenia, trzeci dzień, potem szedł spać po czwartym dniu, potem był w pieluchach i wszystko, widzisz, robił w mocy Bożej. Wszystko sprzątał, gotował aż 30 lat. I jak tego bym ja wam nie pokazał, to jestem zniewolony, bo uciekam od mycia pieców po wykipianej zupie. Mnie tam jeszcze to trochę wywraca w żołądku, ale zawsze przypominam sobie, że jednak jest zbawienie. I jak tego nie przejdziemy my, to po prostu nie zbudujemy, kochani, wspólnoty. Mowy nie ma. Dlatego właśnie wy będziecie tutaj wychowywani przez nas, żebyście się brali do pracy. Tu potem będziemy was zachęcać po nowym roku, żebyście tutaj w jakimś termosie jakąś kawkę przynieśli nieraz, jakieś ciasteczko jeszcze. Bo to nie jest tylko posiedzenie, jak na Radzie Gminnej po prostu. Że nogi macie ładnie założone oczywiście, ale pamiętajcie, że właśnie tak Jezus żył, że On pierwszy na siebie wziął nieumyte garki, rozumiesz to? Wziął na siebie zimne sale, dlatego się urodził w zimnej stajni, abyś zrozumiała, że po prostu wolny człowiek nie boi się życia. Nie boi się. Dopiero po 30 latach zostawił, widzisz, mycie twoich okien, łazienek, bo po prostu nie mógł on uciekać przed żadną codzienną, domową pracą. A jednak mężczyźni uciekają od tego, uciekają. I czy oni są wolni? Pomyśl sama. Widzisz? Dlatego ja musiałem w tym bardzo trudnym czasie 18 lat w Italii, byłem całe 18 lat głównym śmieciarzem w moim zakonie Koinonia Giovanni Battista. Musiałem to przejść, żeby Bóg mnie do końca złamał. Dlatego można powiedzieć szczerze, że się teraz już niczego nie boję. Ale tak długo, widzisz, Pan Bóg cię będzie formował, aż dołamie wszystkie opory w tobie. Masz oporę na przykład wyjść kiedyś z nami na
plac jakiś, aby coś pośpiewać, dołamiemy to, nie bój się. Będziesz wolna od tego, bo Jezus na Eucharystii ciągle mówi ustami kapłana, wziął chleb, łamał. I łamanie to jest to ten twój twardy charakterek. To twoje wygodne życie. Wygodne życie bez problemów, które by powstały, gdybyś założyła krąg biblijny, niestety. Ajajaj. Widzisz? Ile ci jeszcze przeszkadza zniewoleń? Pomyśl tylko, ile. Dlatego wam pokazuję jasną drogę. Pamiętajcie, my to musimy zrobić. Ja sobie cenię tą walkę duchową, jaka jest teraz w sferze komputerów. Tutaj siedzi fachowiec między nami, ze swoją żoną piękną. Siedzi tu fachowiec i on wie, że jak ciężko jest zdobyć wolność w tej dziedzinie, widzisz? W dziedzinie plakatów, reklamy, ale po prostu Jezus nas chce tą drogą prowadzić. Abyśmy byli nareszcie mężni, abyśmy mieli dzielne kobiety, dzielnych mężczyzn, którzy się nie boją iść z Jezusem i zrobić to wszystko tak, jak On mi każe. I to jest wolność. Cokolwiek teraz nas będzie czekało, to będzie zawsze pokonywanie trudności, bo demony będą się wściekać, będą kładli kłody pod nasze nogi. Ale widzicie, jak Jezus to robił genialnie, że On 30 lat aż był w domu, prowadził firmę, umiał sobie poradzić z każdym problemem. I dlatego On jest naprawdę człowiekiem wolnym. Dlatego na grobie w Atlancie, na grobie Martina Luthera Kinga napisali taką tabliczkę. Wolny, nareszcie wolny, dzięki Bogu Wszechmogącemu wolny. Widzisz, można być wolny umierając, bo właśnie dlatego Jezus jest wzorem wolności, bo po prostu nic go nie mogło zniewolić, nawet gwoździe wbijane do ręki, widzisz? I to jest twoja koncepcja wolności. I dlatego nie walcząc z nikim, dopiero potem się panowie nawrócą i nie będą już więcej strzelać do niewolników. Pod warunkiem, że ty będziesz robić wszystko w mocy Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.